Cześć, jest Toman i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie sezon 2020-2021. Będę go omawiał według 6 kategorii. Na wstępie przypominam tylko, że to moja skromna opinia. Jeżeli uważasz inaczej, napisz śmiało w komentarzu. Miło by było, gdybyś zostawił łapkę w górę i subskrypcję, bo brakuje nam zaledwie 6 słów do magicznej bariery 100, a z tej okazji pojawi się specjalny materiał. Nie będę przedłużał, zapraszam do oglądania. Pierwsza kategoria, najlepszy skoczek sezonu. W tej kategorii zdecydowanie wygrał Halvor Egner Granerud. 11 zwycięstw w sezonie i pewna wygrana w Pucharze Świata. Norwek, zważywszy, że w maju skończy 25 lat, w tym sezonie skakał na najwyższym możliwym poziomie. Granerud storpedował pierwszą część sezonu, a w drugiej dopełnił tylko formalności. Druga kategoria w naszym zestawieniu to najbardziej pechowy skoczek sezonu. Tutaj nagroda również wędruje do Graneruda. Kryształowa kula dla niego, ale na najważniejszych imprezach coś jakby nie wychodziło. Mistrzostwa świata w lotach, srebro przegrane z Karlem Geigerem o pół punktu, kiedy to Niemiec nie był nawet w szerszym gronie bukmacherów. Turniej czterech skoczni, po 5 zwycięstwach z rzędu przed turniejem Norwek zaliczył zimny prysznic. Po słabym występie na Bergizel skończył cykl na 4. miejscu o 0,4 punktu z Edwinem Kubackim. Mistrzostwa świata, 4. miejsce na skoczni normalnej, srebro w miksie i kwarantanna. Zdecydowanie, mimo tego, że Norwek był najlepszy, miał również mnóstwo pecha w tym sezonie. Trzecia kategoria, największa sinusoida sezonu. Tutaj niestety można dać tylko Polaków. Czwórka z drużynowych konkursów na Mistrzostwach Świata. Kubacki, Stoch, Żyła oraz Stęgała. Chłopaki potrafili stawać na podium, wygrywać, być w czołowej dziesiątce, żeby tydzień później znaleźć się w drugiej czy trzeciej dziesiątce albo nawet się nie zakwalifikować. Największą różnicę zanotował moim zdaniem Kamil Stoch. Po wygranym turnieju czterech skoczni i pierwszym konkursie w TTC Neustadt spadł w drugim konkursie na 17 miejsce, w Lahti znowu wystąpił słabo. Jego wyniki zresztą macie na ekranie i musicie sami przyznać, że to nie jest bardzo stała forma. Czwarta kategoria, objawienie sezonu. Pierwszym nazwiskiem jest nazwisko zwycięzcy Pucharu Świata. Granerud. Rok temu miał w klasyfikacji zaledwie 8 punktów i był w randze światowej tłem dla Krafta czy Geigera. W tym sezonie pokazał światu, jest świetnym skoczkiem. Kolejny skoczek, Andrzej Stęgała. Rok temu zwykły kelner w restauracji w Zakopanem i występujący zaledwie w kwalifikacjach w Zakopanem skoczek, zwykle klepiący o bóle, a dziś 16 zawodnik globu. Moim zdaniem za sezon Andrzej może sięgnąć po marzenia. Ostatni zawodnik w tej kategorii, Bor Pawlowczyk. Na początku sezonu skakał dobrze, lecz nikt nie przypuszczał, że będzie w stanie stanąć na podium i być szeroką czołówką Pucharu Świata. Piąta kategoria, najstabilniejsza forma. Poza Granerudem, który z automatu tutaj się znajduje, bo wygrał Puchar Świata z ponad 400 punktową przewagą, dodam tutaj Markusa Eisenbichlera. Niemiec zaliczył kapitalny sezon, zaczął od 2 zwycięstw i zasłużenie znalazł się na 2. miejscu klasyfikacji generalnej. Miewał słabsze momenty, jednak regularnie był w czołowej 10-15 i walczył o punkty do ogólnej noty końcowej i moim zdaniem naprawdę dobry sezon Markusa Eisenbichlera. Szósta kategoria, król imprez dodatkowych. Tu wziąłem pod uwagę turniej czterech skoczni, Puchar Świata w lotach, Mistrzostwa Świata w lotach i Mistrzostwa Świata. No, w tym sezonie Karl Geiger pokazał, że fenomenalnie czuje się na mamutach, mimo że nikt go o to nie podejrzewał, bo wywalczył złoto mistrzostw świata w lotach i małą kryształową kulę za loty. Niemiec z każdej możliwej serii na imprezach w tym sezonie wywiózł medal, pokazując, że należy do światowej czołówki. Turniej czterech skoczni, czyli niemalże knockout polskich skoczków. W czołowej 7 aż 4 naszych reprezentantów, z czego 2 na podium. Kamil wygrał Złotego Orła, pokazując, że mimo wieku jest jednym z najlepszych na świecie i jeszcze przez 2-3 lata będzie skakał na wysokim poziomie. No, Mistrzostwa Świata to po prostu pokaz mocy Piotra Żyły. Na normalnym obiekcie złoto, w drużynówce najwyższa łączna nota punktowa i brąz z drużyną, a w konkursie na skoczni dłużej tylko punkty za wiatr zabrały mu medal. Biorąc pod uwagę to wszystko, moim zdaniem królem imprez zostaje jednak Karl Geiger, ponieważ z każdej imprezy, które wymieniłem, wynosił jakiś dorobek, mniejszy czy większy, ale mimo wszystko to pokazuje, że Karl Geiger jest naprawdę fenomenalnym skoczkiem.
Na ekranach macie obecnie w klasyfikacji generalną Puchar Świata w lotach, turniej czterech skoczni i wszystkich mniejszych imprez cyklów oraz ich zwycięzców. Oczywiście też moich kategorii, też macie teraz zwycięzców na ekranie. A jeżeli Ci się spodobało, to zostaw oczywiście łapkę w górę, a my słyszymy się już niedługo w odcinku o piłce nożnej. Do usłyszenia.